Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Łukasz Chrobot, Festa Italiana i płocki radny. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Oraz Marcin Buła, dyrektor Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Witam serdecznie. Panowie, w sobotę, 1 czerwca, właśnie na płockim lotnisku odbędzie się bardzo fajna impreza. Opowiedzcie, co to będzie. Marcin, rozpoczniesz? Jako mogę zacząć. Organizator. 1 czerwca wypada Dzień Dziecka, akurat jest to sobota. Świetna okazja do tego, żeby zorganizować imprezę dla dzieci. I taki Dzień Dziecka właśnie zaplanowaliśmy. Mogę powiedzieć, że inicjatorem tak naprawdę całego wydarzenia jest przede wszystkim Łukasz. Łukasz przyszedł do nas z propozycją zorganizowania imprezy dla dzieci. No, nas dwa razy do imprez nie trzeba namawiać. A jeśli dodatkowo jeszcze jest to wydarzenie dla dzieciaków, no to nie mogliśmy odmówić. Przede wszystkim, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim od bardzo długiego czasu organizujemy jako Festa Italiana plenerowe imprezy. Próbujemy swoich sił. No i to jest najodpowiedniejszy moment, czyli 1 czerwca. Pogoda. Lato tak naprawdę zbliża się. Teren na lotnisku przy współpracy z Marcinem Aeroklubem tak naprawdę daje duże pole do popisu. No i przygotowaliśmy bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o za chwileczkę tak naprawdę wejdziemy w dalszy etap i wszystko, że tak powiem, przedstawimy. Pole do popisu, jeżeli chodzi o płockie lotnisko, jest bardzo duże. Mhm. To powiedzcie, w jakich godzinach odbędzie się wydarzenie i co przygotowaliście? No, wydarzenie ma trwać od godziny 12 do 17, więc taka popołudniowa pora. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć tylko, że to wydarzenie dla dzieci jest takim kolejnym wydarzeniem, czy kolejnym działaniem ze strony Aeroklubu. My sporo swoich działań kierujemy właśnie do najmłodszych. Zależy nam na tym, żeby promować, propagować lotnictwo wśród najmłodszych osób. Myślę, że pewnie dużo osób, mieszkańców miasta Płocka zna święto latawca, które organizujemy od już ponad 60 lat. Niedawno otworzyliśmy też modelarnię na lotnisku, która fajnie się rozwija. Przede wszystkim fajnie rozwijają się dzieci, które do tej modelarni przychodzą i dobrze się przy tym bawią. Więc to ta impreza jakby jest takim, można powiedzieć, kolejnym działaniem, które nam pomaga w tym, żeby właśnie promować lotnictwo, realizować nasze cele statutowe. Jeśli chodzi o atrakcje, no to myślę, że Łukasz pewnie będzie mógł tutaj też ze swojej strony opowiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że skoro impreza jest na lotnisku, no to trochę lotniczych atrakcji też przygotujemy. Nie będzie to impreza o charakterze pokazów, ale Aeroklub zadbał o to, żeby coś w powietrzu również się działo, więc będą oczywiście samoloty, będzie śmigłowiec, będzie wiatrakowiec, będą skoczkowie spadochronowi, będzie można też skorzystać z lotów widokowych na samolocie, na śmigłowcu. Dla tych, którzy trochę może pewniej czują się jednak na ziemi, można będzie też skorzystać z atrakcji w postaci symulatora lotów. Będzie można poczuć się jak pilot i spróbować swoich sił w symulatorze samolotów z II wojny światowej, czyli takich maszyn jak Spitfire, Messerschmitt czy Mustang. Więc no, to jeśli chodzi o atrakcje lotnicze, myślę, że no, możemy wspomnieć też o dodatkowych jakby podmiotach, które współpracują z nami przy tej imprezie i też zapewniają cały szereg atrakcji. Będzie to WOPR, będzie Straż Miejska, będzie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych Militarnych Wisła, z którego koledzy no, pojawiają się na naszych lotniczych imprezach u nas na lotnisku i obiecali też, że dzieci będą mogły się tymi pojazdami przejechać, więc to tak w skrócie ode mnie. Przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba też jasno sobie powiedzieć, że oprócz zabawy dla wszystkich uczestników, to będzie dodatkowa jakaś nauka, dodatkowe jakieś warsztaty, to co prezes powiedział, jeżeli chodzi o samochody zabytkowe, czy o symulator lotu. To są jakieś rzeczy, których na co dzień nie mamy.
które możemy wykorzystać w tym momencie, żeby dzieci, przykładowo moja córa 8-letnia w pierwszej kolejności zapytała: tato, co to jest? Czyli tak naprawdę dzieci przyjdą, tak jak powiedziałem wcześniej, pozabawiać się, skosztować gastronomii plus... No właśnie o tę gastronomię jeszcze chciałam zapytać, no bo przecież Łukasz to gastronomia, nasza festa italiana. Proszę Państwa, jak czas w dobie, jak czasu w dobie wystarczy, to zaskoczymy czymś bardzo mocnym 1 czerwca już. Festa italiana troszeczkę idzie do przodu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie nie będę, że tak powiem, zdradzał, ale mam nadzieję, że 1 czerwca wyskoczymy z czymś bardzo mocnym i nowym w naszym mieście. Także tak to wygląda. Ale strefa gastronomiczna będzie. Strefa gastronomiczna będzie, tak. Przede wszystkim będziemy mogli zjeść coś z grilla. Będzie popcorn, wata cukrowa, napoje przede wszystkim. Niestety będzie piwo, ale bezalkoholowe, ale bo to jest impreza dla dzieci, także przystajemy na tym i wszystkich zapraszamy na lemoniadę cytrynową, tak naprawdę. Wracając, trochę pół żartem, pół serio, tak naprawdę, proszę Państwa, przede wszystkim liczymy na bardzo dobrą frekwencję, bardzo dużo płotczan się odzywa do nas, tak jak i do Areoklubu. Kiedy, jak, gdzie można zaparkować. O tym też przedstawimy w dalszej sytuacji. Zapraszamy przede wszystkim do nas na wydarzenie, które Areoklub utworzył. Tam będą wszystkie informacje. My się staramy, żeby naprawdę w dużej mierze wejść w ten 1 czerwca i w ten Dzień Dziecka bardzo dużym kopem. To jest dla nas tak naprawdę też sprawdzian. Wspólnie pierwsza to jest tak duża impreza, także myślę, że damy sobie w jakiś sposób radę i będzie to na duży plus. A przede wszystkim tak samo jestem ciekawy aut zabytkowych i innych rzeczy, które do nas przyjadą, także zapraszam wszystkich Państwa serdecznie. Mhm. Czyli już wiemy, będzie coś z lotnictwa, będzie gastronomia, będą samochody, ale wiem, że to nie jedyna tematyka tej imprezy, bo też postawiliście na zdrowie. Tak. No, tak w zasadzie z Łukaszem tutaj doszliśmy do wniosku, że ten Dzień Dziecka to jest dobra okazja do tego, żeby zapewnić dzieciom zabawę i spowodować, żeby były uśmiechy ducha do ucha, ale też wiemy, że jest dzisiaj bardzo dużo dzieci, które borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi. Czasem są to problemy natury takiej zdrowia fizycznego, czy też psychicznego. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że jest to też dobra okazja do tego, żeby zaprosić do współpracy podmioty, w których można szukać takiej pomocy i jakby ułatwić ten kontakt też osobom, które mogą potrzebować takiej pomocy, czy to rodzicom, czy dzieciom. Więc będzie też na lotnisku pomoc psychologiczna, taka diagnostyczna, ale będzie też mamobus, czyli mamy, które przyjdą razem z dziećmi, z tatusiami. Pewnie dobrze by tatusiowie przyprowadzili dzieci i mamy. Dzieci będą się bawić, można się nimi zaopiekować, a w międzyczasie można zadbać też o swoje zdrowie. To będzie kilka rodzajów tak naprawdę, że tak powiem, zabawy w cudzysłowie, ale tak jak rozmawialiśmy, to będzie tak samo część naukowa, część gdzieś tam przygotowawcza. Dzieci w wieku jakimś tam przed 18 rokiem życia, czy dzieci, które uczęszczają do szkoły, które będą przygotowywane tak naprawdę też do życia w rodzinie, do życia dorosłego tak naprawdę. I dzisiaj wiadomo, jak jest, wszyscy siedzą w telefonach. Dzieciaki nie wychodzą, żeby pograć w piłkę i w ogóle, i cały czas jest ta monotonność. Także myślę, że każdy uczestnik tego pikniku znajdzie coś dla siebie. A warto dzieciaki wyciągać z domów faktycznie, żeby trochę na tym świeżym powietrzu jednak pobyły. Wspomnieliście o WOPR-ze, o Straży Miejskiej. Kto jeszcze pomaga Wam w organizacji tego wydarzenia? Kto nam pomaga w organizacji tego wydarzenia? Na pewno pomaga nam Urząd Marszałkowski tak naprawdę i miasto Płock, za co serdecznie dziękujemy.
Przede wszystkim też osoby postronne odezwały się do nas, żeby nam pomóc przyjść, wystawić się. Po prostu chcą, żebyśmy zapoczątkowali coś dobrego na lotnisku i żeby to w późniejszym czasie też szło krok po kroku. Przy tej okazji pozdrawiamy Marka Wojciechowskiego, który wiem, że też jest zaangażowany w tę imprezę, w naszym studiu często gości. Czy tak, dokładnie. Jest... Marek bardzo dużo, jeżeli chodzi o te tematy we trzech, tak naprawdę z Marcinem trzeba sobie można powiedzieć, że organizacyjnie tak naprawdę Marek tutaj największy ciężar nosi i rzeczywiście dużo pracy wkłada, także to no, można powiedzieć jego tak naprawdę największa pewnie zasługa. Mhm. Powiedz jeszcze na koniec, czy ta impreza jest biletowana, czy wstęp wolny? Nie, wstęp jest wolny i w ogóle większość atrakcji, oczywiście przy tym całe zestawy różnego rodzaju dmuchańców, gier, zabaw, bo o tym nie wspomnieliśmy. Tak jest. To wszystko są atrakcje bezpłatne. Jedynymi płatnymi atrakcjami będzie właśnie strefa gastronomiczna, będą też loty widokowe płatne i tu pojawia się dużo pytań o ceny, więc chciałbym też powiedzieć, że tutaj już od 200 zł nawet można za osobę przelecieć się na przykład śmigłowcem czy samolotem. Oczywiście im dłuższy ten lot, tym te koszty troszeczkę są większe, ale jakby nie są nieosiągalne nawet dla powiedzmy dla tego przysłowiowego Kowalskiego, więc myślę, że każdy będzie mógł skorzystać, a też będzie sporo voucherów rozdysponowanych, rozdanych tak naprawdę za darmo i w ramach ciań promujących jeszcze to wydarzenie, ale też w trakcie, w ramach różnego rodzaju konkursów, które będą się odbywać, więc będzie też można zażyć takiej prawdziwej lotniczej atrakcji również bezpłatnie. Także zachęcam do tego, żeby przyjść i żeby korzystać też, czy uczestniczyć właśnie w konkursach, w których można wygrać nagrodę. Przede wszystkim niecodzienne jest to, żeby można było się przelecieć nad miastem samolotem widokowo tak naprawdę. I jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo mocno ludzie do nas piszą i dzwonią i pytają o to. To ja, Łukasz, pozwolę sobie tylko króciutko sprostować, bo rzeczywiście niecodzienna to jest pewnie atrakcja dla wielu osób, natomiast tak naprawdę na co dzień można skorzystać też z lotów widokowych, do czego zachęcam, zapraszam, mnóstwo osób u nas pojawia się właśnie kupując czy dla siebie jako taką powiedzmy formę sprawienia sobie jakiejś przyjemności, albo też na prezent właśnie innym osobom, więc ja również przy tej okazji chciałbym potwierdzić, że tak, loty widokowe są dostępne na co dzień, są na co dzień realizowane, robimy ich kilkaset rocznie, również poza takimi wydarzeniami i zapraszam do tego, żeby też z nich korzystać. To podsumujmy jeszcze na koniec, co, gdzie, kiedy, w jakich godzinach. 1 czerwca od godziny, to jest sobota, od godziny 12 do godziny 17 zapraszamy na nasze lotnisko wszystkich rodziców, którzy nie mają jeszcze planów na ten dzień, zapewnionych atrakcji dla dzieci. Zapraszamy na lotnisko, można przyjść i spędzić z nami całe popołudnie. Lotnisko w Płocku, jedno, jedyne przy ulicy Bielskiej 60. Można zabrać ze sobą koc, zabrać jakiś składany leżak i rzeczywiście spędzić miło czas, a dzieciakom mamy, postaramy się o to, żeby dzieciaki wyszły z uśmiechami z imprezy. Przede wszystkim, proszę Państwa, 1 czerwca, lotnisko na ulicy Bielskiej, widzimy się, do zobaczenia. Ja jeszcze dodam, że Petronius jest patronem medialnym tego wydarzenia, a ze swojej strony obiecuję, że na temat płockiego lotniska i tego, co na nim jeszcze kiedyś w przyszłości może się zadziać, na pewno z panami porozmawiamy. Wrócimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Łukasz Chrobot i Marcin Buła. Dziękuję. Dziękujemy.